Cześć, witajcie. Dzisiaj rowerowo. Powiem wam, jest przepiękny dzień. Nie wiem, jak mnie słychać, ponieważ jak jadę, jest wiatr, a moja kamera bardzo nie lubi wiatru. Jak widzicie, jest właśnie słoneczny dzień. Jeden z lepszych dni na Islandii, więc trzeba korzystać i przejechać się, przejść się, no cokolwiek porobić, aby nie siedzieć w domu. Jest naprawdę cudownie. Jest dzisiaj, słuchajcie, 15, 16, może 17 stopni maksymalnie. Jest przepiękne słońce, ale wyczuwalny też jest wiaterek, chłodny. Chłodny wiaterek. Widzicie, Wenus ubrała się tak w taką specjalną bluzę. No właśnie, widzieliście tą bluzę w filmach dookoła Islandii. Jest to super bluza, ratująca mi życie na naszej wyprawie. I tu ona też ma tak działać, trochę antywiatrowo, ale czuję, że ten zimny wiatr przeszywa bluzę. I tu jadę właśnie pomiędzy budynkami, dzielnicą. I nie ma aż takiego wiatru jak od oceanu. No niestety, od oceanu logika sama mówi, będzie bardziej wiało. Śmieszny samochodzik, ktoś ma fajny kemping, super. Chciałabym mieć kiedyś taki kemping, podróżować i się nie przejmować. No, już jarzębina widzę jakaś jest. Także zaczyna się piękna, złota, islandzka jesień. Ja mówiłam wam to nieraz, jest piękna, złota, islandzka jesień. Zobaczcie, jarzębinę widać, o tu. Już mamy jarzębinki. Nie, to nie jest jarzębina, a nie wiem. Teraz zgłupiałam. Za szybko jadę, żeby się przyjrzeć. Mamy porzeczki, widzę. Także całkiem sympatycznie. Ja w tym razem nie jadę do parku. Jadę w jedno miejsce, umówiona jestem. I tam właśnie jest dzisiejszy mój punkt docelowy, moja baza. Widzicie, na Islandii można się tak oto wody napić, jak chce się pić. Woda nic nie kosztuje. Wszędzie jest pełno wody. Dostępna ogólnie woda jest. Żebyście się nie zmylili, to tutaj mamy takie centrum, gdzie jest siłownia, więc dużo ludzi tutaj chodzi, biega. Widzę, że podjazdu nie ma. Też dziwne. O, budka z hot dogiem. Oczywiście hot dog musi być na Islandii. Nie może być, że nie ma hot doga. Hot dog jest bardzo popularny i musi być wszędzie. Teraz zrobiło mi się ciężko. Była górka, prawie w ogóle górki. Ale jak wiecie, Wenus kondycji nie ma. No i pędzę jak szalona. O, znowu zjazdu nie ma. Też mi tu, no au, już mnie nogi bolą. Wyrabiam sobie mięśnie. Samochody elektryczne w pizzerii, bardzo ładnie, elegancko.
Tu po prawej stronie macie dom starców, a po lewej mamy już tam taki port, do którego wszystko przypływa i statki. No tak, przypływają statki, pomyłka, samochody. Właśnie tam jest dom starców, tu mamy kino. Kino, pamiętam, raz byłam w tym kinie 20 lat temu i powiedziałam, że więcej do niego nie pójdę, bo tam były bardzo niewygodne krzesła. Nie wiem, pewnie już to się zmieniło po takim czasie. No ale to mówię, 20 lat temu byłam właśnie w tym kinie. I w ogóle w islandzkim kinie jest przerwa w czasie seansu w środku filmu, po to, żeby pójść się wysikać, zadzwonić, dokupić popcornu, coli i żeby ludzie nie łazili po prostu. Moim zdaniem jest to bardzo dobre, mądre, a kiedyś myślałam, że jest to głupie, ale tak myśląc logicznie, ma to nawet sens. Nie jest tak źle. A dzisiaj miałam nadmienić w moim filmie o podwyżce dla pani prezydent Polski. Słyszałam, że 18 tysięcy złotych sobie podwyżkę zrobiła. Wiecie co? Ja nie rozumiem tego, bo te osoby się utrzymują z podatków. Jeszcze im mało. Jeszcze się nie nachapali, nie nażarli z tego koryta, nie nażłopali. Wstyd, wstyd, wstyd. I mówię to ja, Wenus Północy, do prezydenta Polski. Jest to wstyd i porażka. Prezydent Polski powinien brać przykład z prezydenta Islandii, który swoją wypłatę co miesiąc oddawał tym, którzy potrzebują, ponieważ powiedział, że więcej mu pieniędzy nie jest potrzebne do życia. Tym, że prezydent Islandii lata normalnym, zwykłym, czarterowym samolotem z ludźmi, to, że on się spotyka z ludźmi i każdy może zrobić sobie z nim zdjęcie. Ja wiem, że jest to mały kraj, ale to, co robi Polska, jest chamskie. Chamskie i nie do zaakceptowania przeze mnie kompletnie. Nie godzę się z tym i na pewno nie będę nigdy w życiu na żaden PiS głosować. PiS powinien odejść i mam nadzieję tylko, że w Polsce nie zrobi się druga Ukraina w tej chwili, ponieważ sytuacja nie jest za ciekawa. Jeszcze dodam tyle, że gdyby nie rządy właśnie PiSu, a i przed PiS-em tych wszystkich już teraz nie pamiętam, bo to było tyle lat temu, jak ja wyjechałam z Polski. Ale gdyby nie rządy tych ludzi, którzy po upadku komuny dorwali się do żłoba, ja bym nie musiała ani moja rodzina wyjeżdżać do żadnej Islandii i mieszkać za granicą. Ludzie by nie musieli też wyjeżdżać i mieszkać, bo nie ma po prostu pracy i warunki są niegodne w Polsce. A przez takich właśnie ludzi dziś bardzo dużo ludzi, Polaków, którzy by bardzo chcieli wrócić do Polski, nie ma żadnej możliwości mieszkania w Polsce, nie ma opcji ani nic i owszem, zawsze pracę się znajdzie, mieszkanie i tak dalej, ale popatrzmy na to z tej strony, jak, o co tu jest za śmieszny przejazd, po prostu jak żyjemy za granicą, a co się dzieje w Polsce i chyba trzeba byłoby się nad tym skoncentrować, żeby dać ludziom możliwość powrotu do Polski, zapewnić im chociażby kupno mieszkania, bo dużo ludzi może pogodzić fakt z tym, że płaci kredyty pracując za granicą, a tak jak ja na przykład nie mogę wziąć kredytu, dlatego że Islandia nie jest w Unii Europejskiej, ja starałam się już parę lat temu i dlatego ja nie mogę mieszkania sobie kupić, bo powiem wam szczerze, gdybym miała gdzie mieszkać, to bym bardzo chętnie sobie na parę miesięcy w roku siedziała, tak żeby po prostu pomieszkać w Polsce, zapoznać się z tym, czego nie miałam okazji się zapoznać, porozmawiać z ludźmi w swoim własnym języku, z gdynianami, dajmy na to, z moimi koleżankami, kolegami, pospotykać się. I tak jak właśnie rozmawiałam ostatnio z moją koleżanką, powiedziała mi, że my tu na Islandii to mamy wiochę i badziewie,
że po tylu latach, po ponad 20 mieszkania tu, w tej chwili w Polsce ludzie mają o wiele lepiej wyposażone mieszkania, o wiele wyższy standard, jak my tu na Islandii. Ja akurat materialistką nie jestem, ona też nie jest, ale tu takie porównanie. I wam powiem, że po prostu tak, to właśnie tak widać w ten sposób, że standard życia w Polsce się bardzo polepszył, ale jest bardzo ciężko wrócić, zaczynając od zera. Ja się z wami żegnam tutaj, na moim odcinku, moim dystansie, bo dojeżdżam powoli pod klatkę. Na razie, trzymajcie się. Zobaczcie, jaki piękny dzień. Tu mamy ogródki działkowe, też można sobie wynająć, ale ja nie wynajmowałam tu i chyba byłoby lepiej tu, ale akurat nie było nic. Przechodzę w tej chwili koło naszego parku. Słuchajcie, jest tak gorąco, jest nie do opisania, jak jest gorąco na Islandii dzisiaj. Jest naprawdę najcieplejszy dzień w roku prawdopodobnie. Tradycyjnie jutro już będzie pochmurno, ale słoneczko jeszcze ma być przez parę następnych dni. Cudownie jest. Zobaczcie, tu są porzeczki czarne. Normalnie rosną na ulicy. Można podejść, zerwać, posmakować. Bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze można spotkać też czerwone porzeczki. Można zrobić z tego może drzemik. Jakieś zużycie, przeznaczenie tych porzeczek może być jak najbardziej. Jesteśmy w parku naszym tutaj. Zobaczcie, jak pięknie jest, pełno kwiatów. Rosną i tylko można podziwiać. Wspaniałe. I są te goździki moje ulubione. Piękne. O, jakieś pszczoły, bąki, trzmiele. Czego tu nie ma. Róże już przekwitły. Jest bardzo ładnie, piękne kolory. A my sobie pójdziemy na spacer. O, tam w cieniu, bo wam powiem, że warto się schować. Zoo, nasze islandzkie zoo, w którym są konie, krowy, świnie i gęsi, które tam podążają. Zobaczcie, przez płot chociaż trochę. Fajnie przysiąść na ławce, super jest, ale jest po prostu żar tropików, słuchajcie, jest mega, mega gorąco, jest naprawdę taka temperatura tutaj w słońcu, ławka to aż parzy. Dzisiaj jak wsiadłam na rower, to też rower miał ciepłe siodełko, można było się podgrzać i teraz siedzimy i podziwiamy gąski spacerujące po parku, wyglądają jakby w ogóle się ludzie nie bały, także zaprzyjaźnione z człowiekiem, fajnie jest. I powiem wam, że na tyle jest z dzisiejszego filmu. Ja się będę tu z wami żegnać. My sobie jeszcze musimy tu obgadać, pogadać. Potem mam drogę powrotną do domu rowerem. Także dzień jest udany. I to byłoby na tyle. Pozdrawiam was, Wenus. Subskrybujcie mój kanał. Klikajcie dzwoneczek. Lajki, Instagramy. Wszędzie wiecie, gdzie mnie znaleźć. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Thank you.
Jeszcze taka mała dogryweczka na koniec dla was. Zobaczcie, jak pięknie widać Reykjavik. Widać katedrę, niebo bezchmurne, słońce świeci, góra Esja. Wspaniały dzień. No przepięknie jest, tak, że gdyby tak zawsze było, to myślę, że z Islandii ludzie by nie musieli na lato wyjeżdżać do ciepłych krajów albo nawet do Polski, bo wam powiem, że jest tak pięknie, że Wenus po prostu za nie mówiła, nie mam słów, jest rewelacja. To już koniec, jadę do domu, niestety jestem głodna. Po paru godzinach tutaj chodzenia, jeżdżenia, zadowolona, pozytywna energia. I takiej energii wam też życzę, żebyście mieli pozytywną. Na razie, trzymajcie się, cześć!